Już jest, zaczęła się wojna polsko-polska, jakby to Mateusz powiedział, Mateusz Borek. Dzisiaj na temat potężnej afery, dramy w polskiej piłce, a więc Maciej Szczęsny sugeruje, jakoby Reca był powoływany do reprezentacji Polski, występował w reprezentacji Polski dzięki pewnym zapisom w umowie, na podstawie której Wisła Płock otrzyma pieniądze, jeśli ten będzie grał w reprezentacji Polski. Szokujące słowa, szokujące zdania. Dzisiaj wszystko zacytuję wam dokładnie, przedstawię stanowisko Macieja Szczęsnego, co powiedział na antenie telewizji polskiej przed meczem Polska kontra Łotwa. Przedstawię wam stanowisko selekcjonera Jerzego Brzęczka, przedstawię też słowa Mateusza Borka, który świetnie poinformowany wyjaśnił, o co chodzi, a także słowa tutaj Zbigniewa Bońka na Twitterze na temat całej tej afery. Bądźcie do końca tego filmu, bo zaczyna się wojna polsko-polska, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zacznijmy od słów, które rozpętały prawdziwą burzę, tąpnięcie prawdziwe w polskiej piłce. Odbiły się one głośnym echem, nawet mówiono o niej w Misji Futbol u tutaj Michała Pola, był też tutaj Mateusz Borek, Smokowski, był także Szpakowski, którzy odnieśli się do całej tej sprawy. No właśnie, cytuję wypowiedź Macieja Szczęsnego. Dzisiaj na Twitterze pojawił się wpis, według którego Wisła Płock, jeśli Arkadiusz Reca rozegra 5 spotkań w reprezentacji Polski, dostanie specjalną gratyfikację w wysokości około 500 tysięcy euro. Tak powiedział właśnie Maciej Szczęsny. Dalej mówi w ten sposób, cytuję. Jeżeli to jest nieprawda, to ja oczekuję, żeby w ramach pomocy Jerzemu Brzęczkowi i Arkadiuszowi Recy Wisła Płock złożyła dementi w tej sprawie. No i teraz tak, koniec cytatu oczywiście. I teraz tak, o co chodzi tak naprawdę w całej tej sprawie? Chodzi o to, że Reca ma skandalicznie mało minut rozegranych praktycznie w swojej drużynie w tutaj Atalancie, w Serie A we Włoszech. On był wcześniej w Wiśle Płock, którą prowadził Jerzy Brzęczek, tak? Oczywiście pojawiła się taka informacja na różnego rodzaju stronach internetowych poświęconych piłce nożnej, że jakoby tak Reca ma zapis taki w umowie, na podstawie którego Atalanta wypłaci bonus Wiśle Płock, jak ten będzie powoływany do reprezentacji, jak rozegra 5 meczów w reprezentacji, to otrzyma bonus, tak, Wisła Płock. No bo wtedy wiadomo, wartość piłkarska rośnie takiego zawodnika, Atalanta później by zarobiła na sprzedaży tego zawodnika, no i Wisła Płock zachowała sobie też pewien procent od kolejnego transferu, to są normalne rzeczy. Natomiast no to dotyczące reprezentacji, to raczej ja bym powiedział, że to nie jest normalne, tak? Nie można szachować tutaj dobrem reprezentacji, uważam, że takie zapisy nie powinny mieć miejsca. No dobra, ale to powiedział właśnie tutaj Maciej Szczęsny i on jakby zasugerował się tymi informacjami, a może też plotkami, które były w mediach, tak? No on jako były dziennikarz, znaczy były po prostu piłkarz, bramkarz, tak? Teraz komentator, może nie tak dziennikarz, ale komentator, ekspert piłkarski, o lepiej to powiem, no nie powinien się tym sugerować, tak? Bo to są pewne plotki, one się pojawiły w komentarzach, pod artykułami, że Reca jest powoływany, bo jest zapis w klauzuli i w ten sposób jakby Brzęczek chce się tak po prostu przypodobać swojemu byłemu klubowi, że klub otrzyma tutaj premię. No i teraz tak, do całej tej sytuacji odniósł się Zbigniew Boniek. Mamy tutaj wypowiedź Zbigniewa Bońka, który mówi tak. Twitterowa szarańcza z tym kontraktem Recy oszalała. Sprawdziłem klasyczny temat z dupy, nie pierwszy i ostatni. Skąd w niektórych tyle jadu? No właśnie, tyle jadu, to jest nieprawdopodobna sytuacja. No i teraz wypowiedział się także Mateusz Borek, który jest najlepiej poinformowany na całej tej sytuacji. Na swoim Twitterze napisał w ten sposób, tak? Tutaj widzimy. Z tytułu bonusów związanych z grą Arkadiusza Recy w Atalancie, Wisła Płock może zarobić dodatkowo nawet 1,6 miliona euro. Dodatkowo ma zagwarantowany procent od następnego transferu. W kontrakcie nie ma mowy o żadnych pieniądzach z tytułu występów w kadrze. To byłaby patologia. No oczywiście, że byłaby to patologia, tak? Jak może być zapis, jak można po prostu szafować, jak można tutaj reprezentacją Polski, to jest plugawe, to jest niegodne, żeby jakikolwiek piłkarz miał zapis, że grając w reprezentacji, tutaj jak będzie jakiś procent, będzie jakiś bonus, tak? Reprezentacja to nie jest żaden bonus, tylko to jest obowiązek. Jeżeli ktoś się nie czuje Polakiem, to niech idzie gra dla innego po prostu państwa, albo niech zrezygnuje z gry w reprezentacji, a nie, że jakieś bonusy i tak dalej. Wpisywanie tego, że w ogóle to powinno być zakazane według mnie,
powinno być jakieś fair play, tak? PZPN powinien jakieś przyjąć wartości tutaj, tak? Czy po prostu, no bo to nie można jakby tego zapisać dosłownie, tak, że nie można takich zawiązywać umów, ale powinna być jakaś etyka dotycząca tych umów, tak? No i właśnie tutaj Mateusz Borek w ten sposób powiedział. No i teraz tak, Tomasz Smokowski w programie Misja Futbol u tutaj Michała Pola mówi na temat tego, że ta informacja była wcześniej dostępna w internecie, tak, pseudo rzekoma informacja, że właśnie Atalanta ma zapłacić premię za to, że wystąpi w reprezentacji, ale żaden dziennikarz tego nie podejmował, tak, nie inne media tego nie podejmowały. Ja muszę powiedzieć, też to słyszałem tą informację, ale nie podejmowałem tego tematu, bo to nie jest potwierdzone i raczej wydawało mi się, to jest mało prawdopodobne. No i tutaj nikt tego nie podejmował, tego tematu, a Maciej Szczęsny właśnie podjął to ten temat na głównej antenie podczas właśnie tego meczu Polska kontra Łotwa. No, pikanterii dodaje smak, że przecież Maciej Szczęsny to jest ojciec Wojtka Szczęsnego. No i jak te relacje później mają wyglądać, tak, no, w tej reprezentacji, więc to tak jakby działanie na tutaj, wiecie, na destrukcję tej reprezentacji, tak, na żeby po prostu zrobić jakiś ferment w tej drużynie, no bo skoro nie ma pewnych informacji, to po co mówić na przykład na temat tego, czy rzeczywiście tak ma miejsce, tak? Trzeba tutaj powiedzieć, że Maciej Szczęsny powiedział tak, że jeżeli to nie jest prawda, to prosi o dementi, tak? I właśnie, jeżeli to jest nieprawda, to ja oczekuję, żeby w ramach pomocy Jerzemu Brzęczkowi i Arkadiuszowi Recy Wisła Płock złożyła dementi w tej sprawie. No i teraz tak, do całej tej sprawy odniósł się także Arkadiusz Reca, który, cytuję, powiedział w ten sposób. Cytuję, nic mi o tym nie wiadomo, fajnie, że mogłem pomóc drużynie, to duży krok do przodu. Ten występ jest dla mnie dodatkowym bodźcem do pracy. I teraz tak, koniec cytatu, kolejna wypowiedź tym razem Jerzego Brzęczka dotycząca właśnie całej tej sytuacji. Cytuję, Jerzy Brzęczek mówi w ten sposób. Słowa o tym, że wystawiam Arka Recę, bo opłaci się to Wiśle Płock, są tylko opinią pana Szczęsnego, do której ma prawo. Ja nie znam klauzul ani kontraktów zawodników. Jako selekcjoner powołując piłkarzy w ogóle na to nie patrzę. Proponuję zagłębić się w temat i sprawdzić, jakich piłkarzy mamy do dyspozycji na lewą stronę defensywy. Tak właśnie tutaj powiedział Jerzy Brzęczek, tak koniec cytatu. Tylko trzeba powiedzieć tak, że Maciej Szczęsny, on nie powiedział, że to jest jego stanowisko, tak? Tylko że taka informacja się pojawiła w internecie i że Wisła Płock powinna to zdementować, albo to potwierdzić, albo zdementować taką informację, więc też nie można zarzucać Maciejowi Szczęsnemu, że on o tym mówi. Tylko nie powinien podejmować tego tematu, takiej wrzutki w ogóle robić jakby do mediów, tak? No i widzimy, jakie tutaj oburzenie Mateusza Borka z tytułu bonusów związanych z grą Arkadiusza Recy w Atalancie. Wisła Płock może zarobić dodatkowo nawet 1,6 miliona na euro. Dodatkowo ma zagwarantowany procent od następnego transferu. I ten procent od następnego transferu to jest rzecz normalna, tak samo jest w przypadku Krzysztofa Piątka, tak samo nawet Robert Lewandowski, tak, tutaj gdyby poszedł do innego klubu, to jeszcze Lech Poznań otrzyma pieniądze i tak dalej. W kontrakcie nie ma mowy o żadnych pieniądzach z tytułu występu w kadrze, to byłaby patologia, no oczywiście, że byłaby to patologia, tak. Poza tym, no nie oszukujmy się, każdy selekcjoner ma swojego pupilka i takim pupilkiem w przypadku Jerzego Brzęczka jest Arkadiusz Reca, który po prostu gra tragedię, jeśli chodzi o Serie A, może na boisku gra dobrze po prostu, tak, ale w sensie minutowym w ogóle nie gra. Może być nawet Cristiano Ronaldo, może być Messi, ale musisz grać, no nie możesz mieć kilkanaście minut w rozegranych. On miał taką statystykę, że miał więcej minut rozegranych w reprezentacji Polski niż w swoim klubie. No czy ja muszę coś dodawać jeszcze więcej? Ja się nie znęcam nad nim, ja bardzo go lubię, szanuję, on jest fajny, poukładany chłopak. No ale szanujmy też reprezentację Polski, tak? No i Jerzy Brzęczek chce po prostu go stworzyć. On też pewnie jakieś tam ma blokady i tak dalej. Tam się gdzieś zderzył z murem. Nie każdy jest taki przebojowy, wchodzi z butem czy z drzwiami, tak jak Krzysztof Piątek. No ale bez przesady, tak? No nie możemy kogoś ciągnąć za po prostu włosy, tak, do tej reprezentacji i mówić, czy ty będziesz grał. Tutaj też jest problem taki, że jeśli chodzi o polską reprezentację, to Reca gra na lewej obronie, a ta lewa obrona to jest wielki problem u nas, ponieważ nie mamy piłkarza na tą pozycję, a ci piłkarze, którzy są, to są kontuzjowani, tak? No cały czas praktycznie problem tutaj Rybusa, który jest kontuzjowany, nie może grać i praktycznie no, jest takie nawet powiedzenie, tak, że Reca jest zawodnikiem, czy piłkarzem na pozycji, na której cały czas szukamy zawodnika, tak, czy zmiennikiem na pozycji, na której cały czas szukamy zawodnika. Natomiast jaki zarzut do Macieja Szczęsnego? Zarzut jest taki, że on podejmuje taką wrzutkę, taki temat, który się właśnie gdzieś tam pojawił na stronach internetowych, gdzieś na Twitterze, we wpisach i tak dalej, tak? Przypomnę, ostatnio była mega afera związana z
tutaj gumnym z Lecha Poznań, ojciec jego Tamasz Kloł, tak, na łazarskim, poznańskim łazarzu, tak, gdzie mówił, że właśnie jego syn jest kontuzjowany i tak dalej, znaczy pokazywał film, gdzie, że jego syn nie jest kontuzjowany, że nie zabrano go z Lechem Poznań i tak dalej. Czyli nie można się sugerować jakimiś wpisami na Twitterze, tak? Jeżeli te informacje nie zostały potwierdzone. No i teraz tak, no mega afera jakby wynikła z tego, bo czegoś takiego jeszcze w polskiej piłce nie było, tak? Żeby ktoś miał jakiś zapis w umowie i na podstawie tego tak, miałby po prostu Jerzy Brzęczek go wystawić. No ale wiecie, z drugiej strony, jeżeli ktoś krytykuje Jerzego Brzęczka, no to ma prawo, tak? No bo powie, no ale jakie ma argumenty ten Reca, czym on przekonał selekcjonera do siebie, poza tym, że wcześniej prowadził go Wiśle Płock, że tutaj wystawia go na tą pozycję, tak? No zostawmy sobie Roberta Lewandowskiego czy Wojtka Szczęsnego, którzy mają setki minut w swoich klubach, grają w pucharach, w Lidze Mistrzów. Wojtek cały czas jest praktycznie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i Reca, tak? Zresztą wcześniej Maciej Szczęsny już krytykował tutaj Recę, tak? Jeśli chodzi o reprezentację Polski. No i nie ma co się dziwić, tak? No nie ma co się dziwić tutaj, bo no, jest na lewej obronie, czyli w momencie, kiedy jest na lewej obronie i nie gra w swoim klubie, no to stanowi zagrożenie, tak? Przez tą lewą obronę mogą przeciwnicy praktycznie przedostać się pod bramkę reprezentacji Polski. Także no, mam nadzieję, że cała sytuacja już jest wyjaśniona, cała sytuacja jest praktycznie tutaj wyjaśniona. Ono na pewno nie służy reprezentacji Polski, tak, relacją, czy które mają miejsce w kadrze. I tutaj też trzeba powiedzieć, że Adam Nawałka też miał takiego zawodnika, takiego pupilka, to był właśnie Peszko, tak, ale Peszko pełnił bardziej rolę jokera, on wchodził na pewne minuty, tak, na 10 czy 15 minut reprezentacji Polski, natomiast zupełnie to inaczej jest w przypadku tutaj kadry Brzęczka, tak? Według mnie nie powinien powoływać Recę, mimo wszystko powinien korzystać z innego zawodnika. Ja wiem, że tam jest kwestia tego, żeby na przykład przesunąć Bereszyńskiego na lewą obronę, ale Bereszyński, on się zgodzi zawsze grać na każdej pozycji, na której wystawi go trener czy selekcjoner, nawet w ataku, ale zawsze gdzieś się gubi, tak? No nie ma po prostu tej lewej nogi tak dobrej. No i tutaj też jest taki argument, tak? No niektórzy mówią, no nie, ale Reca przecież dośrodkował w meczu z Łotwą do Roberta Lewandowskiego i potem padła bramka. Okej, ale jedna jaskółka nie czyni po prostu tutaj tak wiosny. To nie zmieni zupełnie postrzegania jakby Recy, to, że asystował. To jest bardzo dobre. Natomiast no nie oszukujmy się, no tutaj musi grać w swojej drużynie, tak? No musi występować w swojej drużynie. No, słynne powiedzenie Tomka Hajty, jeżeli odpalasz samochodu od poniedziałku do piątku, to i sobotę też nie odpali ci. No ale można to przenieść oczywiście na grunt piłkarski, jeżeli nie występuje w swoim klubie, no nie ma minut, no nie może być tak, że ma więcej minut w reprezentacji Polski, a w klubie, no nie oszukujmy się, tak, no ludzie też płacą za bilety, przychodzą na Stadion Narodowy, oglądają tych piłkarzy, siedzą miliony ludzi przed telewizorem, była dyskusja na temat Kuby Błaszczykowskiego, ale Kuba Błaszczykowski to po pierwsze tak, dawał coś tej reprezentacji, ile po prostu pomógł tej reprezentacji, tam jest kwestia też charakteru, miał swoje problemy w Wolfsburgu, a teraz się odbił od tych problemów, występuje w Wiśle Kraków i nikt nie dyskutuje na tym, czy graczy występuje, no ale nie powołujemy Recy na miłość boską, fajny chłopak, albo niech zmieni klub, ale musi grać, nawet niech gra najgorzej jak się da, ale musi występować po prostu tego, no nie może mieć kilkanaście minut rozegranych. Ja mówiłem, przytaczałem taką statystykę, jeśli chodzi o Recę w swoim klubu, to na wszystkie minuty, które rozegrał ten mecz, to on rozegrał tylko 1%, tak? No to jest tragedia, no to w ogóle nie jest się w trybie, tak? W rytmie meczowym, to jest absolutnie, nie czuje się odległości przeciwników, piłki, no ten, kto nie grał w piłkę, to kompletnie tego nie zrozumie. Także tutaj no afera potężna, jeśli chodzi właśnie o Recę. Mówiłem, że może być heca właśnie związana z tym Recą. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, zostawcie suba. Tutaj teraz jeszcze powiem na końcu wam tak, no dodatkowo może zarobić Wisła 1,6 miliona euro, ale to nie jest z tytułu tego, że występuje w reprezentacji Polski, to są tylko bonusy związane z występami w Atalancie, tak? Tam są minutówki czy występy w meczach i tak dalej. Dodatkowo właśnie Wisła Płock może za to po prostu otrzymać tyle za tego zawodnika. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.